Marcin Wikło, witam serdecznie. Dziś z Łodzi to telewizja w Polsce. Dziś z panią poseł Pauliną Matysiak. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry. Łódź fabryczna, klimaty kolejowe to są zdecydowanie takie klimaty, które pani lubi. Skąd pani się to w ogóle wzięło, takie zainteresowania? Wszystko się zgadza, lubię. Często zresztą na tym dworcu wsiadam i wysiadam. Skąd się wzięło? Tak naprawdę ja w ogóle dużo podróżowałam koleją i był taki okres w moim życiu, że korzystałam z transportu kolejowego w takim codziennym dojeździe do pracy na bardzo długim dystansie, bo między Toruniem a Kutnem, więc 110 km, to nie jest taka standardowa droga dojazdu do pracy. I jak zostałam posłanką, to stwierdziłam, że tym tematem trzeba się zająć. Dużo słyszymy, dużo mówi się o wykluczeniu transportowym. To jest problem, z którym cały czas się wiele osób w naszym kraju zmaga. To jest bolączka w tym, że nie ma autobusu, nie ma kolei. W 2019 roku założyłam zespół, parlamentarny zespół do spraw walki z wykluczeniem transportowym. On teraz w tej 10. kadencji także działa, też powstał też z mojej inicjatywy. No i tak naprawdę próbuję te tematy kolejowe, autobusowe, szeroko rozumianego transportu publicznego pchać do przodu. Są jakieś mniejsze bądź większe sukcesy, ale wydaje mi się, że faktycznie jest to temat, o którym już się mówi i który jest uważany za jeden z takich kluczowych tematów, kluczowych spraw, które trzeba na poziomie samorządowym, ogólnopolskim po prostu załatwić. Pewnie też na europejskim, bo powiedzmy naszym widzom spotykamy się w Łodzi, dlatego że pani z łódzkiej listy Lewicy kandyduje do Parlamentu Europejskiego, miejsce numer 2. Natomiast znajomi mnie czasem pytają, z Lewicy? Matysiak z Lewicy, to ona jeszcze nie jest w PiS-ie, bo w różnych dużych sprawach, takich na przykład jak CPK, to pani mówi dosłownie tymi samymi słowami. Nic się tu nie zmienia. Jestem cały czas członkinią partii Razem, członkinią klubu Lewicy. Z tej listy Lewicy faktycznie startuję z miejsca drugiego. I tak, i w wielu sprawach w podobnym tonie wypowiadam się jak politycy czy Prawa i Sprawiedliwości. Teraz już coraz większe poparcie zyskuje Centralny Port Komunikacyjny, bo tutaj to chyba pierwsze taka sprawa, taki ważny temat, ważny projekt, w którym umiemy mówić ponad podziałami w tym parlamentarnym zespole tak dla rozwoju. Są i politycy PiS-u, politycy partii Razem, politycy Lewicy, politycy Konfederacji. Ostatnio dołączył poseł z Polski 2050, więc jak widać, to jest temat, który może łączyć ponad podziałami. A pani czasem nie ma takich, no nie wiem, powiedzmy uśmiechów zgryźliwych, czy też takich słów gdzieś z boku, dlaczego ty mówisz inaczej niż ta większość rządowa, którą w zasadzie współtworzysz? Nie, nie. W zasadzie jest zupełnie przeciwnie. Oczywiście dostaję dużo sygnałów od osób, które obserwują moją działalność i doceniają to, że umiem walczyć o sprawy, które są ważne dla rozwoju Polski, które są ważne też z perspektywy różnych osób, także nie tylko z tych dużych miast, nie tylko z Łodzi, nie tylko z Warszawy, ale też z miast powiatowych, przez które będą przebiegały linie dużych prędkości, gdzie kolej wróci i będzie można tam w taki cywilizowany, szybki, normalny sposób dojechać. I tych sygnałów jest dużo. Mało tego, ja często dostaję takie sygnały też gdzieś na ofie od polityków, od działaczy różnych partii. I pamiętam, jak kiedyś jeden z działaczy Polski 2050 gdzieś na sejmowym korytarzu mi powiedział, że w ogóle super, że ja walczę o ten Centralny Port Komunikacyjny. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego nasza partia w ogóle tego nie popiera. No jak się okazało, ostatnie dni przyniosły deklarację już ze strony marszałka Hołowni. Powiedział jasno, otwarcie tak dla CPK, więc ja myślę, że tutaj ta zmiana faktycznie postępuje i duża w tym zasługa też ekspertów, którzy o tym projekcie dużo mówili od jesieni, głównie od jesieni, bo wtedy faktycznie ten projekt, ta inwestycja stanęła pod znakiem zapytania. Tylko, że CPK to mam wrażenie jest taki temat nie do końca zrozumiany przez wszystkich, bo mówimy ogromne lotnisko, owszem to będzie lotnisko, ale przecież podstawą to są też prychy kolejowe, czyli skomunikowanie w zasadzie całego kraju z centralnym punktem CPK. No i tutaj już takiej jedności w myśleniu nie ma. Nie ma, chociaż wydaje mi się, że większe zrozumienie, chociaż pewnie to zależy też od ugrupowania, ale chyba większe zrozumienie było początkowo dla samego transportu kolejowego niż tego lotniczego. To się powoli zmieniło. Tak mówię trochę z perspektywy naszej lewicy, bo
My jasno deklarowaliśmy wsparcie dla tego komponentu kolejowego, byliśmy sceptyczni co do lotniska. Nowa Lewica, nasz koalicjant zmienił zdanie w tym zakresie, zresztą prezentowaliśmy to zdanie też na konferencji z liderem Listy Warszawskiej i z liderką Listy na Mazowszu, z Robertem Biedroniem i Anną Marią Żukowską. Zresztą posłanka Żukowska też pracuje w tym zespole tak dla rozwoju i dla niej te sprawy takie rozwojowe wydaje mi się, że są jasne i były zawsze też kluczowe i tutaj nie ma problemu, jeśli chodzi o jakieś porozumienie takie między nami, zgadzamy się w wielu kwestiach, ale tak, to nie tylko te projekty transportowe, takie jak Centralny Port Komunikacyjny, ale kwestia rozbudowy naszych portów, kwestia dokończenia, rozpoczęcia też budowy elektrowni jądrowej, które potrzebujemy dla naszego miksu energetycznego i poparcie dla tych projektów naprawdę w polskim społeczeństwie jest duże. Chcemy się rozwijać, chcemy korzystać z rozwoju naszej gospodarki. Wiemy, że do tego potrzebujemy inwestycji właśnie w taką infrastrukturę, która też będzie służyła nie tylko nam tu i teraz, ale też następnym pokoleniom. Większość Polaków popiera budowę CPK. 61% tak wygląda w tym momencie to poparcie i ludzie doskonale wiedzą, że jak pojedziemy gdzieś na zachód, możemy wsiąść w pociąg dużych prędkości, łatwo, przyjemnie, wygodnie się przemieszczać. I oni też chcą czegoś takiego tutaj u nas w Polsce. Skoro Polacy są, no to głupio w kampanii wyborczej mówić, że na przykład nie będzie stąd być może też taka delikatniejsza narracja w temacie CPK, ale przechodząc już do wyborów do Parlamentu Europejskiego, co Łódź, co łódzkie zyska, jeżeli Paulina Matysiak dostanie się do Parlamentu Europejskiego? Na pewno zyska przypilnowania tematu CPK, tak szybko nie ucieknę od tego wątku, ale faktycznie to jest projekt, który daje bardzo dużą szansę dla samej Łodzi, całej aglomeracji łódzkiej. Bo do Łodzi da się dojechać, ale już z Łodzi do takiej mniejszej miejscowości, no to tak, to już jest kłopot. Tak? Ale to jest po pierwsze szansa na szybką kolej. Tutaj stąd mnóstwo osób każdego dnia dojeżdża do stolicy. Tam pracują, wraca po południu, naprawdę te pociągi mają duże obłożenie, cieszą się dużym zainteresowaniem. Szybsza kolej dużych prędkości skróci ten czas przejazdu i da szansę na po prostu takie no, wygodniejsze codzienne życie. Podobnie hub przesiadkowy, który powstanie 40 km od Łodzi, to jest po prostu duża szansa dla całego regionu na rozwój. Tego na pewno można przypilnować na poziomie europejskim, ponieważ część linii kolejowych w tym projekcie, ale też sam hub przesiadkowy są wpisane do sieci TEN-T, takich europejskich korytarzy transportowych i po prostu trzeba przypilnować, żeby one zostały zrealizowane, żeby były zbudowane, żeby można było też na nie pozyskać środki unijne na budowę linii kolejowych, na przygotowanie projektu, bo na to można pozyskać środki, przygotowanie projektu tego hubu przesiadkowego z samym lotniskiem. Jeżeli możemy wziąć pieniądze, to, no to po prostu trzeba tego dopilnować, żeby te pieniądze pozyskać. Ale to wszystko bardzo dobrze brzmi, to są dobre plany, ale no, koalicja Donalda Tuska nie chce takiej rozbudowy Polski. To nie jest frustrujące dla kogoś, kto no, nie wszedł do rządu, bo partia Razem do rządu nie weszła, ale jednak tworzy tą większość. Nie myśli sobie pani czasami, ja znowu chcę wrócić, nie wiem, do pracy w bibliotece, tak? I zostawić to wszystko, na pewno, niech oni sobie rządzą. Na pewno praca w bibliotece była o wiele spokojniejsza i czasami, tu przyznam, z taką chyba rozbrajającą szczerością. Jest to kuszące. Bardzo dobrze zresztą wspominam ten czas pracy w Toruniu z naprawdę fantastycznymi ludźmi. Ja się wiele wtedy nauczyłam. Ale z drugiej strony też ta praca w parlamencie, mimo że często jest taka pełna różnych emocji, takich zjazdów, górek, podjazdów, daje też dużo satysfakcji. Polityka daje adrenalinę, prawda? Tak. Jest dużo emocji, dużo się zmienia. To jest też bardzo ciekawa praca i można przyłożyć swoją pracą i mieć jakiś taki namacalny efekt i myślę, że to jest też takie budujące. Ja zresztą dlatego do tej polityki poszłam, bo wcześniej pracowałam w Urzędzie Miasta w Kutnie, tutaj też w województwie łódzkim. I ta praca mi pokazała właśnie efekty takiej sprawczości pracy z ludźmi, pracy przy projektach, które faktycznie potem się urzeczywistniają, są zrealizowane i widać całą drogę od pomysłu do realizacji. Podobnie może być na tym poziomie krajowym, to oczywiście wymaga pewnie i większej pracy, przekonania jeszcze większej liczby osób, decydentów po drodze, ale jest to możliwe i ja tutaj naprawdę jestem optymistką, wierzę, że będzie zmiana zdania, jeżeli chodzi o CPK i tak jak wszystkim powtarzam, ja się nie dam zatrzymać w swoich działaniach na poziomie samej deklaracji ze strony czy pana premiera, czy pana pełnomocnika
do spraw CPK pana Laska, bo po prostu tego projektu trzeba przypilnować. Świetnie, jeżeli taka jasna deklaracja padnie, może ona padnie jeszcze przed wyborami, kto wie, zobaczymy. Te kampanie wyborcze to jest zawsze taki okres różnych rzeczy, które się dzieją, których byśmy się nie spodziewali. Może i taka deklaracja się pojawi, natomiast to, co jest kluczowe, to od deklaracji do realizacji jest jeszcze wiele do zrobienia i po prostu trzeba przypilnować, żeby ten projekt z takim harmonogramem, z takimi założeniami został po prostu zrealizowany, bo już teraz w różnych miejscach, w kuluarach słychać, że a może jednak ten dworzec przy tym hubie przesiadkowym to za duży, może zbudujmy mniejszy, może coś urealnimy. Nie wiemy jeszcze, co to znaczy to urealnienie, słyszymy to w różnych miejscach. Źle to brzmi. Nie brzmi to, no na pewno to nie brzmi uspokajająco, bo to zawsze pewnie za tym mogą iść jakieś cięcia, jakieś zmniejszenie środków i tak dalej, i tak dalej. Po prostu trzeba pilnować, żeby ten projekt został dobrze zrealizowany, tak samo jak wszystkie inne te wspominane. Panie, ale są jeszcze dwie rzeczy, które ludzi naprawdę nurtują. Pakt migracyjny, czyli kwestia naszego bezpieczeństwa. Czy na ulicy w Łodzi nie będzie tak, jak nie wiem, w Paryżu, w Brukseli, gdzie naprawdę nie jest bezpiecznie od ludzi, którzy tam mieszkają. Słyszymy, to już nie są te same miasta. No i kwestia Zielonego Ładu, co będzie skutkowało zapewne wyższymi cenami. To wszystko może dopaść nas już po wyborach, więc ja rozumiem, że to jest trochę niewygodny kampanijnie temat, ale to jakaś jest deklaracja musi paść dla przyszłego europosła. Ja myślę, że to, co jest kluczowe, jeśli mówimy o pakcie migracyjnym, bo oczywiście tutaj te emocje są podgrzewane, znamy też te obrazki z innych europejskich miast, ale warto podkreślić, że w ostatnich latach naprawdę to Polska była liderem ściągania cudzoziemców do nas. My już teraz nie tylko w Łodzi, ale w innych miastach, także w moim rodzinnym mieście w Kutnie, mamy wielu cudzoziemców i to nie są tylko Ukraińcy, których przyjęliśmy po wybuchu wojny. Część z nich oczywiście została, część wyjechała gdzieś dalej. Te osoby, które zostały, są w pracy. Legalnie i dlatego, że ich chcieliśmy. Tak, ale warto podkreślić, że te osoby, które przyjechały tutaj do pracy, być może zostaną, być może wyjadą dalej, być może wrócą. Tych osób w ostatnich latach było najwięcej, jeżeli chodzi o kraje europejskie, kraje Unii Europejskiej. Te osoby przyjeżdżały do nas, u nas zostawały, one u nas mieszkają, u nas pracują i nic się nie zadziało, jeśli mówimy o poziomie bezpieczeństwa, a to są często też osoby, które przyjechały z krajów takich odległych kulturowo. Tak? To ja prawda, nie mówię o Ukrainie. To trochę inna grupa, myślę, jednak mi się wydaje. I myślę, że warto to podkreślać, bo nikt nie wpuści do Europy kogoś, kto nie jest sprawdzony, o kim nie wiemy, kto to jest. I to jest, wydaje mi się, że jasna sprawa. My też jako parlamentarzyści razem upominamy się też o te osoby, które no oczywiście w nielegalny sposób przekraczają granicę polsko-białoruską, no ale są wypychane przez strażników. W sensie tutaj ta polityka Donalda Tuska niczym się nie różni od tej polityki Prawa i Sprawiedliwości, jest dokładnie taka sama. I to, o czym my mówimy, to mówimy, rozpatrzmy te wnioski azylowe od tych osób, które chcą je złożyć i sprawdźmy te osoby. Jeżeli ktoś nie kwalifikuje się na pomoc azylową, niech zostanie deportowany do kraju pochodzenia. A Zielony Ład? Zielony Ład to jest pakiet bardzo różnych rozwiązań. My bardzo często myślimy o nim, że to tylko są kwestie te związane z tymi rozwiązaniami dotyczącymi rolnictwa. Tam jest bardzo dużo rozwiązań, na przykład... Tak, oczywiście, że to jest więcej niż rolnictwa, ale to jakby nie tłumaczmy Zielonego Ładu, bo o tym już trochę ludzie wiedzą. Tylko czy to się rzeczywiście będzie wiązało z wyższymi kosztami życia dla nas w Polsce i czy pani podniesie za tym rękę? Powiem tak, te wszystkie rozwiązania, które teraz są dyskutowane i które wchodzą na poziomie europejskim w dyrektywach, one potem będą implementowane na poziomie krajowym. I to od krajowego parlamentu i od naszych polityków, od posłów, posłanek ze wszystkich ugrupowań będzie zależało to, w jaki sposób będziemy to implementować. My ostatnio słyszymy bardzo dużo chociażby o dyrektywie budynkowej. I na przykład ten kierunek, żebyśmy my ocieplali mieszkania, oczywiście jest słuszny. Celem jest to, żebyśmy nie tracili energii, nie tracili ciepła, żebyśmy tak naprawdę w efekcie płacili mniej. I oczywiście pytanie jest, kto ma zapłacić za chociażby ocieplenie tych budynków. Na to się muszą znaleźć pieniądze europejskie. Ja nie wyobrażam sobie, żeby obowiązek, te obciążenia przerzucać na barki indywidualnych osób i to, w jaki sposób my wdrożymy to rozwiązanie, które zresztą bardzo często jest, już się pojawia. My znamy przecież te dotacje unijne, które szły na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, szkół, szpitali,
po to, żeby właśnie wydatki na energię były niższe. Tu warto też od tych dotacji należałoby zacząć w ogóle rozmowę. One się po pierwsze muszą pojawić, czy muszą się też pojawić na to środki krajowe i warto o tym pamiętać, ale tak jak mówię, dyrektywa to jedno, a potem jak to wygląda na gruncie prawa krajowego, zależy już od rządu i od parlamentarzystów, którzy dany projekt, dane rozwiązanie przyjmują. My zresztą w Sejmie w zasadzie co każde posiedzenie mamy do czynienia z jakąś nowelizacją prawa, które no, dostosowuje nasze rozwiązania prawne do tego prawa unijnego, do tych rozwiązań, które się pojawiły. Wspominana sieć TEN-T tych europejskich korytarzy transportowych, tam gdzie jest centralny port komunikacyjny i linie kolejowe, to jest też rozwiązanie, które jest częścią Zielonego Ładu. Jeszcze jedna rzecz, lista łódzka Lewicy, spójrzmy od góry, tam pani na drugim miejscu, a na pierwszym miejscu profesor Marek Belka, hegemon można powiedzieć Lewicy tutaj w tym regionie. No jak z perspektywy drugiego miejsca wygląda pani walka o miejsce w Europarlamencie, bo dwóch mandatów z tej listy to chyba nie będzie. Nie będzie, walczymy oczywiście jak najlepszy wynik. Ja w ogóle podchodzę do tej mojej obecności na tej liście, po pierwsze z jednej strony z dużą pokorą, ale też z dużą radością, bo dla mnie to była bardzo duża nobilitacja, zaproszenie na tę listę, żeby po pierwsze i wzmacniać ją swoim głosem, swoimi postulatami, swoim elektoratem. Też bardzo dużo głosów do mnie dociera, że bardzo chętnie zagłosujemy na panią. Podoba nam się to, co pani robi, to, co pani mówi, że jest pani taka bezkompromisowa w wielu sprawach. Natomiast kampania przebiega, myślę, że tak w takich bardzo takiej dobrej atmosferze. Nie ma tutaj żadnych jakichś większych napięć. Gdzieś się mijamy, część rzeczy robimy faktycznie razem. Dzisiaj konferencja tutaj w Łodzi, przyjechała na moje zaproszenie pani marszałek Biejat, Marek Belka z marszałkiem Czarzastym był dzisiaj w Piotrkowie, więc działamy w regionie, tak staramy się tak z takim efektem synergii docierać do wielu różnych osób we wszystkich miastach w województwie łódzkim. Dobra dziesiątka osób, warto poczytać, warto poznać tych kandydatów, kandydatki. No i podjąć dobrą decyzję już na początku czerwca. A przede wszystkim zachęcamy Państwa, żeby 9 czerwca pójść do wyborów i zagłosować na kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Paulina Matysiak, dwójka na liście Lewicy z Łodzi. Zgadza się, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę pani poseł. To dlatego rozmawiamy z Łodzi, to telewizja w Polsce i bardzo serdecznie Państwa z Łodzi pozdrawiamy.